Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba, Aminadab ojcem Nassona, Nasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama, Roboam ojcem Abiasza. Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Ozjasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń. Od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń. Od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Oto słowo Pańskie. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Męstwa, Rady, Rozumu, Umiejętności, Pobożności i Bojaźni Bożej, stępuj na nas nieustannie. Przez Maryję, piękną niewiastę Adwentu, pełną mądrości i łaski. Marchaszal balachaszil halamedile, Adonai balachitulu ashalabetkanaya, ashalabecha tochenayas. Adonai balachashale chane kolaimara. Ewangelia dzisiejsza, więc to jest genealogia Chrystusa, czyli rodowód od Abrahama, Izaaka, Jakuba, poprzez też Dawida, Salomona. Więc Chrystus jako prawdziwy Izraelita, jako ten, który jest spełnieniem proroctw, obietnic bożych względem szczególnie Abrahama, ale również króla Dawida. Jezus jako ich duchowy potomek, jako ten, który jest
Chrystusem, Mesjaszem, aby rozpalić wiarę w Boga, żywą, prawdziwą, wiarę w Boga, który jest w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty. Przyszedł objawić nam tą tajemnicę. Więc Jezus Chrystus, tak jak sam powiedział, powiedział nam już wszystko to, co z woli Ojca miał nam przekazać. Więc nie będzie nowej Ewangelii, nie będzie jakichś nowych objawień, które dodadzą do tego, co Chrystus uczynił, powiedział, coś, co będzie zupełnie czymś nowym. Jeżeli są objawienia, tak zwane prywatne, zatwierdzone przez Kościół, to one są po to, aby ożywić wiarę w Ewangelię, pogłębić relacje z Bogiem w oparciu właśnie o dobrą nowinę Jezusa, ale nic do tego nie dodają, nic nie odejmują. Więc Pan Jezus tutaj w tej genealogii jest ukazany jako ten, który jest synem duchowym Józefa, ale prawdziwym synem Maryi Niepokalanej. On się w niej począł, z niej się narodził. Więc wiemy oczywiście o tym, że Józef jest takim duchowym ojcem, dlatego nie jest ojcem według ciała, ale duchowym jako opiekun nad Jezusem. Więc tutaj też jest ukazana ta w tej genealogii tajemnica poczęcia i narodzin Chrystusa. Skoro jest Bogiem, człowiekiem, to właśnie musiało tak się to dokonać, z Ducha Świętego poczęcie. My również starajmy się duchowo poprzez udział w Eucharystii, Komunii Świętej, włączyć w rodowód Jezusa, być duchowo przez Jezusa dziećmi Boga Ojca Miłości, Miłosierdzia Ojca Niebieskiego, Ojca Chwały. Dołączmy do grona wierzących, naśladujmy wiarę Abrahama i gorliwość Dawida. Naśladujmy również skromność, pokorę i oddanie świętego Józefa. Bo po to są te postacie wymienione w tej genealogii, aby zachęcić nas do wiary. Prostej, ale wiary, która nigdy nie załamie się i nigdy nie osłabnie. Mimo, że w tym rodowodzie są też postacie, które były pełne słabości i doświadczyły swojego własnego osobistego grzechu w sposób bardzo bolesny, ale jednocześnie doświadczyły tego, że Bóg w swojej miłosiernej miłości może naprawić to, co człowiek w swojej słabości i grzeszności zepsuł. Więc jest tam kilka postaci, które doświadczyły właśnie tego, że zraniły Boga, że odeszły od Boga, ale jeszcze bardziej dzięki miłosierdziu wróciły do Boga i swoją gorliwością naprawiły to, co utraciły przez słabość. I jeszcze krótkie słowo nad antyfoną adwentową, którą śpiewaliśmy w ramach śpiewu przed Ewangelią. Tych antyfon pięknych, starochrześcijańskich jest 7. Dzisiejsza pierwsza, przypomnę, powtórzę, jest taka: mądrości najwyższego, która zarządzasz wszystkim mocno i łagodnie, przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Czyli tutaj Kościół podkreśla to, że Jezus Chrystus to jest mądrość najwyższego. Że Jezus Chrystus zarządza wszystkim mocno, łagodnie, delikatnie. Że jest Synem Bożym, jako potężny Król Chwały. Jako ten, który ma w sobie mądrość, bo jest mądrością
Najwyższego, mądrością odwieczną, wiekuistą. Więc Jezus kieruje wszystkim w taki sposób, że widać Jego potęgę i chwałę, ale także właśnie cichość i łagodność. Szczególnie nam się to słowo podoba łagodnie. Bóg ma łagodność. Podziwiamy łagodność dziecka czy czułej matki, a skoro Bóg stworzył dziecko i matkę, to jaki musi być Bóg łagodny względem każdego z nas? I tą łagodność swoją pragnie nam okazywać. Przyjdź i naucz nas drogi roztropności. Czyli Kościół prosi tak natarczywie, a jednocześnie pokornie, przyjdź mądrości Najwyższego, przyjdź mądrości, na którą czekamy. Czyli Panie, pośpiesz się. Czekamy niecierpliwie. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, oblubieńcze. Przyjdź i naucz nas drogi roztropności, bo jesteś mądrością, więc tylko takiej drogi możesz nas nauczyć. Roztropni to ci, którzy uczą się od mądrości Najwyższego. Jest jedna droga do Boga, do mądrości Najwyższego. Droga roztropności, którą Bóg sam przygotował dla nas. Naucz nas tego, Panie. Nie chcemy chodzić drogami fałszu, drogami bezbożności, pychy. Wyrzekamy się takiej drogi. Jesteś nauczycielem. Naucz nas.